Karolina Gorczyca po 13 latach pokazała córkę Nie wiedział, jak wygląda dziecko Wojciecha Zielińskiego. Karolina Gorczyca poznała Wojciecha Zielińskiego na planie filmu Hustawka w 2009 roku. Zagrali razem wiele scen miłosnych. Bardzo szybko zaiskrzyło między nimi także poza planem i wkrótce zostali para. W 2011 roku doczekali się córeczki Marysi. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu, rozstali się w 2013. Po 4 latach wspólnego życia, Marysia miała wtedy 2 lata. Przypominamy, Wojciech Zieliński został po raz drugi ojcem. Ponad rok temu. Wojciech Zieliński bardzo strzeże swojej prywatności. Co prawda wiadomo, że ponownie ułożył sobie życie i ma nowa rodzina. Jednak wciąż pozostaje tajemnica, kim jest matka jego 2 dzieci. Do niedawna nie wiadomo było także, jak wygląda jego najstarsza córka, Marysia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Karolina Gorczyca wreszcie zdecydowała się na zmianę i zaprezentowanie córki fanom. Dodala na Instagramie zdjęcie z córka. Okazuje się także, że zabrała ją ze sobą do kultowego programu TVN. Milionerzy. Odcinek, w którym wystąpiła aktorka z córka, zostanie wyemitowany z okazji Dnia Dziecka. Dziś razem z moją córką Marysia wzięliśmy udział w specjalnym wydaniu Milionerzy TVN2. Odcinek będzie miał misję Dzień Dziecka, a cała wygrana zostanie przekazana na rehabilitację najmłodszych podopiecznych Fundacji ATWN. To była super przygoda, a przede wszystkim ogromne wyzwanie dla Marysi, która miała dzisiaj swój medialny debiut. Gratuluję Marysiu, byłaś super dzielna, napisała aktorka na swoim Instagramie. Internauci rozpływają się w zachwytach. Komplementuje zarówno młodo wyglądająca mamę, sugerując, że spokojnie mogłaby być starsza siostra córki, oraz sama Marysię. Fani w jednym są zgodni, córka Karoliny Gorczycy jest bardzo podobna do ojca, Wojciecha Zielińskiego. W komentarzach czytamy: zobaczcie, jak wygląda 13-letnia Marysia. Jak widać, jednak da się ukrywać prywatność przez kilkanaście lat. Zobacz też, Karolina Gorczyca apeluje do rodziców, by nie zabierali dzieci w góry, to jest nieodpowiedzialne. Chwila nieuwagi i można SPSC.